Marcinie, wspomniałeś o chmurze przed chwilą. W jaki sposób przekonujesz w ogóle klientów? Bo u nas ludzie lubią tak mieć coś bardziej namacalnego, aniżeli coś, co jest nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Tak, jest to na rynku polskim rynku widzimy, że w dalszym ciągu jest to problem. Natomiast ja z doświadczenia wiem, że jakby wszystko idzie falami. Najpierw coś Stany akceptują, potem Europa Zachodnia, potem dopiero przychodzi do Polski. Liczę na to, że za jakiś czas już w Polsce nie będzie z tym problemu. Ale można w bardzo prosty sposób uświadomić przedsiębiorcom, że tak naprawdę oni się wiele rzeczy już przyjmują w chmurze. Czy jak pani Krysia z sekretariatu przysyła arkusz kalkulacyjny do szefa, to idzie przez serwer pocztowy na przykład Onetu. I to praktycznie wszystkie dane wyciekają z tym, można tak powiedzieć. Więc poprzez takie uświadamianie tak naprawdę, że nie jest ważne, gdzie te dane są, bo serwer z podbiórka prezesa również można wynieść. Jest dużo większy problem niż ten serwer stoi w profesjonalnym centrum hostingowym, gdzie jest zapewniony backup, gdzie jest zapewniony bezpieczny dostęp tego serwera, gdzie jeżeli coś jest, będzie pożar, to wszystkie dane są odtworzone. Przez takie uświadomienie klienta, klient jest w stanie naprawdę łatwo zauważyć, że tak naprawdę jego pojęcie o bezpieczeństwie, jakie on ma teraz, mając ten serwer pod swoim biurkiem i widząc go codziennie, dotykając rano, to bezpieczeństwo jest dużo mniejsze niż jeżeli ten serwer jest wyrzucony gdzieś naprawdę na zewnątrz do firmy, która profesjonalnie zajmuje się utrzymaniem tego serwera. Tak? Natomiast rzeczywiście w dalszym ciągu jest trochę problem w mentalności, że moje dane są już poza firmą, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, nie jesteśmy w stanie chronić wszystkich danych, a jeżeli są wewnątrz firmy, zawsze można je wynieść, zawsze ktoś może się włamać. Czyli ryzyko zawsze istnieje. Ryzyko zawsze istnieje, jest kwestia jakby minimalizacji tego ryzyka i przeliczenia czy tego ryzyka na pieniądze. Zwłaszcza małe firmy, żeby się dobrze zabezpieczyć, to muszą inwestować tak jak nawet większe przedsiębiorstwa, czyli jakieś firewall i inne rzeczy, żeby się nie włamać na ich serwery. I to znowu jest argument kosztowy z jednej strony, natomiast przełamywanie tej mentalności, to już w Polsce zaczyna się proces. Już w tym momencie, też zwłaszcza w małych firmach, zaczyna się proces wynoszenia danych księgowych przede wszystkim, podpisywanie umów z firmami księgowymi zewnętrznymi, te dane już nie są trzymane w firmach. Jaka jest różnica między bilansami z punktu widzenia tajemnicy, a na przykład technologiami? To są dane krytyczne. Jeżeli tutaj firma się zgadza na przetrzymywanie pewnych poufnych informacji, no to tutaj myślę, że ten proces w przypadku zarządzania oprogramowania do produkcji też będzie znikał. Czyli dla małych przedsiębiorstw naprawdę chmura jest tańszym rozwiązaniem i bezpieczniejszym, jeżeli jest w pewnym sensie tańszym i bezpieczniejszym, tak. Tak, bo chyba myślę, że każdy z nas jest w stanie powiedzieć dwa przykłady z brzegu, jeżeli spytamy się kogoś, czy robi kobiet bezpieczeństwa, tak robi, a gdzie robisz, no idzie na dysku na tym samym, a drugi, no tak, robi na zewnętrznym dysku, a gdzie na zewnętrznym dysku jest, no leży w szafce, no i firma się spali, wyjdzie złodziej, ukradnie dysk i tak naprawdę cała ta kobieta bezpieczeństwa jest do kitu. Dokładnie. Panowie, Kukado jest też dostępne jako SaaS. Jak ogarniacie kwestie bezpieczeństwa? Tutaj mam jak zwykle kilka aspektów. Pierwszym aspektem jest zabezpieczenie dostępu z poziomu www. I tutaj korzystamy ze standardowego protokołu SSL, który zabezpiecza nam requesty przed niepowołanym dostępem. Oprócz tego mamy też standardowe mechanizmy po stronie serwera, zarówno autentykacyjne i autoryzacyjne, które w swoim wyniku obsługują bezpieczeństwo na serwerze naszej aplikacji. Oprócz tego mamy rozwiązanie multitenancy, które wprowadza na jednym schemacie zabezpieczenia, tak żeby poszczególni klienci czy tam tenanci nie widzieli swoich danych. I jest to kontrolowane również po stronie aplikacji poprzez nasze rozwiązania autorskie. Także każdy nowy moduł napisany w tym momencie w platformie Kukadu, który będzie załączany na SaaS-ie, nie ma możliwości dostępowych do danych klientów niezwiązanych z danym tenantem. To chyba wszystko. Znaczy też warto wspomnieć, że mamy audyty, co jakiś czas wykonane bezpieczeństwa, jako że musimy do tego się dodatkowo przykładać, ponieważ twórcy modułów mają duże możliwości odprogramowania swojego kodu na serwerze i musimy bardzo dbać, żeby nie mogli być poza swoje ograniczenia. To znaczy też jakby autoryzacja dla modułów dla SaaS-a to jest troszkę bardziej rygorystyczna niż dla rozwiązania standalone. Tak, też certyfikujemy moduły. Dokładnie.